Cześć! W dzisiejszym odcinku mamy dla Was coś naprawdę ekscytującego. Przedstawimy Wam najnowszy produkt od Apple o nazwie Vision Pro. Amerykańska firma reklamuje go jako nowe urządzenie z kategorii Spatial Computing. Spędziliśmy z Vision Pro ponad miesiąc czasu, testując je w różnych warunkach, scenariuszach oraz z różnymi osobami. Odpowiemy Wam nie tylko na pytanie, czym do diaska jest Spatial Computing, ale też pokażemy, do czego warto wykorzystać Vision Pro, jakie ma wady, ile kosztują, gdzie je można dostać, a także czy w ogóle warto je kupować. Jeśli po obejrzeniu odcinka będziecie mieli więcej własnych pytań, piszcie śmiało w komentarzach. Na pewno odpowiemy, a jeśli będzie ich duża ilość, zrobimy kolejny odcinek dedykowany Vision Pro. A teraz zaczynajmy! Apple nie byłoby sobą, jeśli nie próbowałoby przekazać nam, że to, co stworzyli, to kompletnie nowy rodzaj urządzenia. Vision Pro to według Apple urządzenie z kategorii Spatial Computing, co można próbować przetłumaczyć na polski jako przestrzenne przetwarzanie danych. Ale dla nas, entuzjastów technologii, to po prostu najnowsze okulary do mieszanej rzeczywistości, łączące w sobie elementy zarówno rozszerzonej, jak i wirtualnej rzeczywistości. Na start rzucimy okiem na zawartość pudełka. W naszym klasycznym unboxingu Vision Pro Apple zadbało o efekt wow. Dużych gabarytów białe pudełko i charakterystyczny minimalistyczny design. Podnosimy pokrywę i naszym oczom ukazuje się multum akcesoriów. Wpierw album. Estetyczne fotografie, które rozbudzają naszą wyobraźnię. To skuteczny zabieg i jakże unikalny względem innych zestawów VR na rynku. Głębiej ujrzymy ściereczkę z mikrofibry i pakiet instrukcji z gwarancjami. Na koniec zostawiliśmy najlepsze. W pudełku znajduje się drugi pasek strap, a także wymienna poduszka okalająca nasze czoło. Wstęp mamy już za sobą, także przejdźmy do konkretów. Do czego właściwie służy Vision Pro? Rozrywka wydaje się najbardziej oczywistym zastosowaniem. W App Store dla Vision Pro czeka na Was ponad 100 aplikacji z tej kategorii. Skupmy się na tych najpopularniejszych, jak Disney Plus i HBO Max, które oferują dostęp do filmów i seriali, jakie znamy z telewizji czy kin. Oglądanie ich przez Vision Pro to zupełnie nowe doświadczenie, porównywalne z prywatnym seansem w kinie IMAX, ale w zaciszu własnego domu. Ma to spore zalety, jak brak konieczności wychodzenia z domu, czy dzielenia tego doświadczenia z dziesiątkami innych osób, chrupiącymi nam nad uchem i przeszkadzającymi nam w doznaniu. Niestety, użytkownicy spoza USA mogą napotkać pewne ograniczenia. Przynajmniej na razie aplikacje Disney Plus czy HBO Max limitują swój dostęp do użytkowników ze Stanów. Także jeśli chcielibyście skorzystać z Disney Plus czy HBO Max, to potrzebujecie amerykańskiego konta w tych portalach oraz musicie logować się do nich za pomocą VPN-a na Vision Pro. Na całe szczęście Apple umożliwia podłączenie się do VPN w swoich okularach. Oprócz tego są też inne aplikacje do oglądania filmów, które nie wymagają takiego kombinowania. Możemy Wam polecić apki IMAX, Pluto TV, Paramount czy Peacock. Oczywiście stary dobry YouTube też jest dostępny za pomocą przeglądarki Safari lub aplikacji Moon Player. Oglądanie filmów to jednak nie koniec możliwości Vision Pro. Ogromne wrażenie zrobiła na nas aplikacja Amaze VR, służąca do doświadczania koncertów w wirtualnej rzeczywistości. Koncerty wyglądają nieziemsko, znacznie lepiej niż na żywo. Dodatkowo nie trzeba stać w kolejce czy walczyć o miejsce pod sceną, aby doświadczyć bliskiego spotkania z ulubionym artystą. Do wyboru mamy obecnie koncerty takich piosenkarzy jak T-Pain, Zara Larsson, Avenged Sevenfold, Apsaw, Megan Thee Stallion. Są też informacje o kolejnych gwiazdach, które będzie można obejrzeć w najbliższym czasie. Przewidujemy, że z biegiem czasu każda gwiazda estrady będzie miała swoje doświadczenie w VR i będzie można wybrać się na koncert Taylor Swift czy Metallica. Jedyny minus Amaze VR to brak trybu multiplayer, przez co nie możemy przeżywać koncertów wspólnie z przyjaciółmi. Miejmy nadzieję, że dodadzą taką funkcję niebawem. Nie spodziewaliśmy się, że Vision Pro sprawdzi się również jako narzędzie do oglądania wydarzeń sportowych. Jeśli lubisz koszykówkę, to oficjalna aplikacja NBA jest idealną opcją dla Ciebie. Możesz obejrzeć mecz na żywo na ogromnym ekranie, mając do dyspozycji statystyki zespołów lub poszczególnych graczy. Są one dodawane w czasie rzeczywistym, także możesz poczuć się jak komentator sportowy. Wszystko to bez konieczności posiadania trzech dużych ekranów, gdziekolwiek się znajdujesz. Czekamy z niecierpliwością, aż kolejne sporty pójdą w ślady NBA i będziemy mogli w ten sposób oglądać piłkarską Ligę Mistrzów czy pojedynki siatkarzy. Z pozostałych przetestowanych przez nas aplikacji rozrywkowych rzuciła się nam w oczy apka
DJ, pozwalająca na zostanie DJ-em. Możesz odtwarzać i miksować dowolne hity muzyczne. To ciekawa propozycja na domówkę z przyjaciółmi. Jeśli jesteśmy przy muzyce, to największym odkryciem była dla nas aplikacja Piano App, która pozwala w banalny sposób nauczyć się grania na pianinie. Jak sami widzicie, wystarczy klikać w klawisze w odpowiednim tempie, aby móc zagrać ulubiony utwór na pianinie. Możecie kompletnie zaskoczyć swoich najbliższych, błyskawicznie nabytymi umiejętnościami muzycznymi. Bardzo ciekawy sposób nauki korzystający z unikatowych możliwości, jakie daje Vision Pro. Testując Vision Pro, szybko zdaliśmy sobie sprawę, że jego zastosowania wykraczają daleko poza rozrywkę. Dla profesjonalistów z różnych dziedzin, od programistów przez architektów, poprzez grafików czy prawników, Vision Pro może stać się dla nich niezastąpionym narzędziem pracy. Dzięki możliwości pracy na wielu wirtualnych ekranach, Vision Pro umożliwia efektywniejszą pracę niemal w każdych warunkach. Podłączenie klawiatury znacznie ułatwia pisanie i programowanie, a możliwość śledzenia różnorodnych danych w czasie rzeczywistym czyni z niego centrum dowodzenia dla każdego, kto potrzebuje mieć na oku szeroki zakres informacji. Użyteczność Vision Pro w waszej pracy będzie zdecydowanie większa, jeśli nie tylko pracujecie na kilku monitorach, ale też sporo podróżujecie. Będąc w podróży służbowej, w hotelu czy w siedzibie klienta, nie macie zazwyczaj luksusu posiadania więcej niż jednego monitora. Wtedy korzystanie z Vision Pro, aby móc w komfortowych warunkach pracować na wielu ekranach, ma bardzo wiele sensu. Także, o ile nie rekomendujemy kupowania Vision Pro osobie, która pracuje zawsze z biura, to dla osób często zmieniających miejsce pracy, którzy nie mogą liczyć na stały dostęp do kilku monitorów, Vision Pro jest jak znalezienie świętego Graala. Kompaktowość Vision Pro przydaje się również w prywatnych podróżach, jak codzienny transport czy wyjazd na urlop. Sporo radości daje korzystanie z Vision Pro, na przykład w trakcie podróży samochodem. Okulary Apple błyszczą właśnie wtedy, gdy musimy opuścić nasz dom i nie możemy zabrać ze sobą TV czy dużego monitora, lub gdy nie mamy miejsca na korzystanie z laptopa, a mały ekran telefonu czy tabletu nam nie wystarcza. Lot samolotem czy też podróż koleją to również dobry moment, aby odpalić aplikację do oglądania nieba i podziwiania konstelacji gwiazd, które znajdują się nad nami w trakcie naszej podróży. Nawet codzienna komunikacja miejska może stać się okazją do niezapomnianych wrażeń, zamieniając podróż metrem w wizytę w galerii sztuki na wystawie dzieł naszego ulubionego artysty, fotografa czy malarza. Możecie również korzystać z niego w autobusie do oglądania swojego ulubionego serialu. Tylko pamiętajcie, aby wysiąść na odpowiednim przystanku. Czy Vision Pro ma jakieś wady? Tak, jest tu sporo rzeczy do poprawy. Niestety widać, że jest to pierwsza generacja tego urządzenia. Vision Pro nie posiada kontrolerów, także poruszamy się po menu oraz aplikacjach wykorzystując ruch naszych dłoni oraz spojrzenie naszego wzroku. Brzmi niesamowicie kozacko, prawda? W rzeczywistości nie jest tak różowo, gdyż powoduje to szereg problemów. W trakcie pierwszych godzin testowania napotkaliśmy na problemy z wykrywaniem gestów i ruchów dłoni, a także z precyzyjnym śledzeniem wzroku. W naszym przypadku, aby rozwiązać ten problem, konieczny był reset okularów do ustawień fabrycznych. Mimo tego istnieją wciąż pewne problemy, nad którymi Apple musi popracować, w tym ulepszenie śledzenia ruchów dłoni oraz poprawa systemu menu na łatwiejszy w obsłudze. Dlatego bardzo istotne jest, aby przy pierwszym uruchomieniu okularów zrobić konfigurację w ten dokładnie sposób, jaki proszą nas na ekranie. Idealnie, aby pomieszczenie, w którym znajdujemy się, było również dobrze oświetlone. Jeśli wystąpią problemy podczas późniejszego korzystania, zawsze możecie zrobić ponowną konfigurację urządzenia. Natomiast jeśli mimo to macie problem z wykrywaniem ruchów dłoni, pamiętajcie, aby podnosić dłonie co najmniej na wysokość swoich łokci. W przypadku problemów ze śledzeniem wzroku warto zmienić opaskę na taką, aby lepiej przylegała do twarzy. Dokładne dopasowanie okularów pomoże wam z tym problemem. Proces zakupu Vision Pro również budzi pewne zastrzeżenia, zwłaszcza konieczność wykonania skanu twarzy w celu dopasowania akcesoriów. Z naszych testów wynika, że różnice w rozmiarach opasek nie wpływają na komfort użytkowania, co podważa potrzebę tak skomplikowanego procesu dopasowywania. Opaski są na tyle elastyczne i konfigurowalne, że każdy model Vision Pro będzie pasował na dowolną dorosłą osobę, nieważne jak dużą lub małą ma głowę. Wierzcie nam! Przetestowaliśmy to na wielu osobach. Ostatni, irytujący element to pojawiający się w niepożądanych momentach znaczek do otwierania menu.
Frustrująca sprawa, gdy jesteśmy w trakcie fajnego doświadczenia i pojawienie się znaczka nie tylko je zaburza, ale też może kompletnie zatrzymać całe doświadczenie. Apple musi koniecznie popracować nad tym elementem. Nadszedł czas, aby zadać kluczowe pytanie, które często jest nam zadawane. Czy Apple Vision Pro działa w Polsce? Odpowiedź brzmi krótko. Tak, bez wątpienia. Vision Pro działa w każdym kraju na świecie, bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Natomiast jeśli chodzi o zakup i instalację aplikacji z App Store, sprawa może być nieco bardziej skomplikowana. Aby uzyskać dostęp do pełnego katalogu aplikacji, konieczna może być zmiana regionu na swoim koncie Apple ID na Stany Zjednoczone. To prosta procedura, która nie narusza zasad Apple, więc możecie to zrobić bez obaw. Jak pewnie wiecie, Apple na razie sprzedaje Vision Pro jedynie w Stanach Zjednoczonych. Jednak w naszym sklepie Techverse możecie zamówić Vision Pro z krótkim 3-dniowym czasem dostawy. Sprawdźcie link w naszym opisie filmu. Czy jednak warto kupić Vision Pro? Jeżeli zastanawiacie się, czy Vision Pro warto kupić, przeanalizujemy jego zalety i wady. Niewątpliwie Vision Pro posiada wyjątkową jakość obrazu. W porównaniu do Questa 3 oferuje o 30-40% lepszą grafikę. Rozwijający się ekosystem aplikacji, zarówno rozrywkowych, jak i tych ułatwiających pracę, jest kolejnym atutem. Jest już ponad 1000 aplikacji dedykowanych na Vision Pro. Warto jednak zauważyć, że tylko kilka z nich to unikatowe perełki, które wykorzystują potencjał tego urządzenia. Waga urządzenia nie stanowi problemu, nawet przy kilkugodzinnym użytkowaniu, choć zewnętrzna bateria jest pewnym utrudnieniem, zwłaszcza wtedy, gdy zamierzamy się przemieszczać w okularach. Wspominaliśmy wcześniej o problemach z wykrywaniem ruchu dłoni czy śledzeniu wzroku. Było to trochę frustrujące, jednak widzimy, że z każdą aktualizacją systemu Vision OS te problemy zaczynają zanikać i brak kontrolerów aż tak nam nie przeszkadza. Finalnie, największą wadą jest z pewnością cena, która niestety jest na tyle wysoka, że plasuje to urządzenie na równi z HoloLens 2 czy Vario XR4, czyli najdroższymi modelami okularów AR czy VR. Vision Pro to produkt warty zakupu dla deweloperów aplikacji i firm informatycznych, planujących eksplorację świata VR i AR. To inwestycja w przyszłość, dająca możliwość wejścia na szybko rozwijającą się platformę sprzętową. Wielu ekspertów przewiduje, że w najbliższych latach Apple będzie systematycznie wypuszczać coraz tańsze i lepsze wersje tego urządzenia. Wraz z rosnącą popularnością mieszanej rzeczywistości, ekosystem Apple Vision Pro stanie się ogromną platformą, tak jak to było w przypadku smartfonów, tabletów i smartwatchy. Dlatego zakup i budowa aplikacji na Vision Pro w tym momencie jest dosyć tanim sposobem wejścia na ten szybko rosnący rynek. Poza branżą IT widzimy sporą użyteczność dla branży budowlanej czy przemysłowej. Dla firm deweloperskich i architektów możliwość pokazywania wizualizacji nieruchomości w mieszanej rzeczywistości może być nieocenionym narzędziem sprzedażowym. Również firmy przemysłowe do celów szkoleniowych i serwisowych powinny zastanowić się nad wykorzystaniem Vision Pro lub innych okularów AR. Jednak, jeśli rozważasz zakup Vision Pro głównie do celów rozrywkowych, warto zastanowić się dwa razy. To, co oferuje Vision Pro, można znaleźć w goglach Quest 3 za 6 razy niższą cenę. Chociaż lepsza jakość obrazu i zaawansowane śledzenie wzroku to plusy. Różnica w cenie jest dla nas zbyt duża, aby rekomendować Wam taki wybór. Jednak, jeśli nie jest dla Ciebie znacznym wydatkiem przeznaczenie 20 tysięcy złotych na zakup nowego interaktywnego ekranu do oglądania filmów, koncertów czy wydarzeń sportowych, to śmiało kupuj. Vision Pro z pewnością jest lepszym zakupem niż ogromny telewizor czy monitor w technologii OLED czy QLED. Da Wam znacznie więcej satysfakcji. Możecie zabrać go wszędzie ze sobą, a niektóre doświadczenia na Vision Pro rzeczywiście są unikatowe. Podsumowując, Vision Pro to dobry zakup dla firmy lub osoby, która zamierza korzystać z niego do pracy na wielu ekranach, zwłaszcza podczas podróży. Jeśli chcesz skorzystać z niego w celach rozrywkowych, na przykład do oglądania filmów, koncertów czy wydarzeń sportowych, to również jest to całkiem dobry zakup. Jednak tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kwestia wysokiej ceny nie jest dla Ciebie problemem. Dla wszystkich innych osób, których zniechęca cena lub nie są przekonani do zakupu pierwszej generacji tego urządzenia, proponujemy spróbować inne gogle VR lub AR.
takie jak Quest 3 czy Xreal R2. Posiadają one bardzo podobne możliwości, a otrzymacie je w znacznie niższej cenie. Jeśli spodobał Ci się ten film i chciałbyś zobaczyć więcej naszych materiałów, zasubskrybuj nasz kanał lub polajkuj film i zostaw komentarz. To nas motywuje do dalszej pracy nad kolejnymi recenzjami sprzętu oraz aplikacji ze świata mieszanej rzeczywistości.